Dzień dobry wieczór tam w kolejnym. Dzisiaj witam w Sons of the Forest. W końcu jest w Early Accessie jednak, ale mimo wszystko jest sequel gry The Forest. Teraz każdy to nagrywa, więc no po prostu widać jak bardzo to jest popularne. Też sama cena jak na gry, które obecnie wychodzą, to jest, powiedziałbym, że nawet atrakcyjna. Prawda, Dziedzictwo Hogwartu kosztuje 270 zł, a to 140. Czyli prawie dwa razy mniej. Dwa razy mniej to kosztuje. Kelvin, o, to jest nasz kolega. A, no tak, bo mamy tutaj ta. Edward Pufton, musimy znaleźć. Edwarda Puftona jest CEO w Puffcorp. Okej. Okay. Jego żona, z jego chyba córka, rozumiem. A i tu są miejsca ewentualne, dobra. Lecimy, pomijamy to, w sensie nie pomijamy, bo to jest po prostu kontynuacja. Nie pomijam kascenek, kiedy oglądam je pierwszy raz, wiecie. Fight demons, okej, okay. Walcz z demonami. Oho. No i fajnie, już się zaczyna pięknie. Widzę, że bardzo. Ale tym razem zauważcie, że to jest helikopter, a nie samolot. Czyli inaczej. Ło! Ja oglądałem tego, nie? U innych. I to czy początek sam. I uwaga, uwaga. Tu jest losowane to, co się z nami stanie. Wcześniej wpadłem do morza. Co ty robisz, psychopato? Akurat z tej wysokości powinien to przeżyć, jak upadł na gałąź. Musimy być szczery. Okej. Niby się mogę rozglądać troszeczkę, widzicie? Trochę ruszam kamerą. Okej. Jest początek inny zupełnie. Ale też jest ten sam gość. Który na szczęście nas nie zabije, a jedynie ogłuszy. Dobra, to jest tyle, co w sumie wiedziałem. Okej. Plecaczek oczywiście najważniejsza rzecz tutaj. No i tutaj mamy chyba zestaw małego przetrwańca. Siekiera, jakiś tam GPS chyba. Dawaj od razu tego, od razu to otwieraj, bo ja potrzebuję, widzę tutaj króliki, które mięso to jest, wiecie. Insta mięso. Rozumiem. Otwieraj, ale fajny ten plecak, naprawdę fajny. Ło. Dawaj. Dawaj go. Tutaj. Udało się, jest. Mamy rzecz. Nie, pierwsza rzecz, którą zrobiłem w tej grze, to zrobiłem królika, żeby mieć z niego mięso, no. Mogę wziąć z niego skórę? Halo? Chyba to jeszcze nie jest zaimplementowane. Dziwne trochę. Okej. Okay. Boczniak mikołajkowy. Nie wiem, co za grzyb, ale wierzę, że nie trujący. Szukamy skrzynek. Tu jest dużo skrzynek, okej. Okay. Tutaj na szczęście skrzynek już nie trzeba nawalać siekierą, żeby się otwarły. A ja nie chcę tego wcale rzucać tym. Schowaj mi to. Tutaj po prostu otwieramy i jest otwarte i tyle. Cześć, gdzie jest nasz kolega Kelvin? Jaka, że mogliśmy mieć tu kolegę. A tu jest, już widzę go. Na mapie, w sensie go widzę, ale nie wiem gdzie jeszcze on tutaj jest. Zaraz go znajdziemy, są rzeczy ważne i ważniejsze. Zbieranie kamyków jest jak najbardziej ważniejsze niż pomaganie naszemu przyjacielowi. 100% legit. Tu jesteś! Wstawaj! On niestety jest głuchoniemy. To jest taka... Na szczęście żyje. Zgaduję, że on normalnie wcześniej słyszał, nie? Tylko teraz, przez jakiś na przykład huk, mu się coś stało.
Tego nie rozumiem, co on tu robi mu. Okej. Okay. Siema Kelvin. Na razie podążaj za mną, tak jest. A, widzę, że włączenie FSR-u bardzo mocno psuje tutaj stan wizualny. Czekajcie, FPS-y są bardzo wysokie, to ja nie potrzebuję w sumie FSR-u. Wyłączmy to, bo wygląda to dziwnie. No, takie są ustawienia. Mogę w sumie zejść nawet do jakiegoś rysowania obiektów i nagle się okazuje, że bez FSR-a z Apoenty jest Ink FX-a. Nie, ta brzmi, wygląda dużo lepiej. Zobaczcie, jak się to zmienia w ogóle w tle. Patrzcie to. No, jak FPS-y? 64, 66. W porządku. Jest, jak najbardziej. Takie FPS-y są super, zupełnie. Dwa granaty mam, co jest? Mam dwa granaty. To widać, że to jest inna, część niż zwykły The Forest. Okej, widać, że ten helikopter to jest kompletnie bezużyteczny. Dobra, zbieramy sapatyczki. Jaki jest nasz cel? Bo wiem, że mogę GPS-a odpalić pod G. Nie, pod G chowam wszystko. Zapalniczka, GPS. GPS jest pod M przy okazji. Gdzie jest... A tu jest plecak. Czy to jest jakoś... Czy mogę jakoś to, wiecie... Podpisać to pod jakiś przycisk? Nie wiem. Klikam 1, 2, 3, nic się nie dzieje. Dobra, weźmy to po prostu w takim razie do ręki. Palam sobie GPS-a, on będzie oglądał tego GPS-a najwyraźniej, no. Czyli tu jest jakaś jaskinia, ta? Wiem, że mogę sobie scrollem, a. Pisało, że... Ty, motyl mi siadł na to. Ciekawe. Ła, tu wygląda w ogóle ładnie, naprawdę. Ładnie wygląda ta grafika, fajnie. I wydajnościowo też jest całkiem nieźle. Jakby ktoś się ciekawił o kogoś, to ja lecę w tą grę na 1070 Ti. Czyli... O, sarna. Wracaj, proszę. Chyba nie dogonię. To są humory, tego na pewno nie wiem. Lekarstwa, czy ja mam jakieś lekarstwo? Mam. 3. Widzę, że moje zdrowie jest bardzo słabe. Ta jest, teraz będzie lepiej. Nie wiem, co to znaczy, to siła, czy co to jest? B to zbudowanie? Ta jest. Okej. Okay. Kładziemy, podkładamy patyczki i jest. Tak się buduje szałas. Ognisko to jest patyk. Patyk z zapalniczką. A nie, najpierw patyk. Patyk łamiemy, układamy. Okej, okay, rozumiem. Wzmocniony ogień? Czyli patyk, kamień, to. Okej, rozumiem. Namiot, to jest namiot, drewno, połowę. Okej, tu już widzę coś fajnego. Most wiszący, lina. Zastrzały? Co to jest? Zastrzały? Dach. O kurczę, to jest skomplikowane, ja nie mogę. Okej. Okay. Konstrukcje wzmocnione, lampa z czaszki. Dobra, a zmienimy tryb. Okej, okay, to jest jakby taki tryb bazowy, rozumiem? Składowanie. Ogrodnictwo, pułapki, okej. Okay. Więcież? Nie wiem, co to jest. A, rozumiem. Schronienie na drzewie, no moje ulubione schronienie na drzewie. Czyli to. 70 bali potrzebuję, ale jest fajne. Dobra, schowaj to. Patyczki mam wszystkie? Jeszcze nie. Dobra. Widzę, że nie mam sanek do wybudowania. To mnie ciekawi, czy one będą kiedyś jakoś blokowane, czy co? Czy ja właśnie rozwaliłem jakieś ważną rzecz? Dobra. Pokaż mi ekwipunek. Kostka C4, co to jest? Okej, mam nóż. Nóż mogę z czymś połączyć. Ręcznie wykonana włócznia, okej.
Widzę, to się chyba nawet opłaca, bo gra sama mi to proponuje. Są patyki. Halo, patyczki? Na górze gdzieś? Tutaj? Po lewej? O, tu po lewej? Po prawej w sensie są. Co to jest? Aha, to tego nie mogę. I ktoś ma klejące. O kurczę, jak to wygląda fajnie. Aha! To o to chodziło. Ja nie zrozumiałem. Jak dam kamień, tam patyk i zapalniczki. Nie, nie mogę dać zapalniczki. Jak ja to w ogóle mogę łamać, ten patyk? Ale te są trujące. Co? What? What? Czekaj, co? Nie. Jak on to? O, mamy w ogóle jakąś ciekawą zapalniczkę. Dobra. Ty tutaj mięso bier. Bier to mięso, nie jedz je. Jak ja mogę je wyposażyć? O, dobra. Jednego jeszcze mogę dać. And that's what I'm talking about. Wystraszyłeś mnie, Kelvin. Nie spodziewałem się go tutaj. Tego nie mogę łączyć z niczym, widzę. Kiedy będzie gotowe? Czy jak jest zielone? Czy to znaczy, że teraz już jest dobre? Co, ryzykujemy? Teraz wygląda na idealne. Ja byłem chyba najedzony w 100%, no. A nie, nie byłem, nie byłem w 100% najedzony. Okej, patyczki. Czyli się trzeba odnawiać sobie. Może pójdziemy sobie w ogóle w tej jaskini tutaj. Ale ładnie to w ogóle zrobione, nie? Taki las deszczowy wręcz. Pytanie, czy to jest ta sama. Udało się, super. Więcej jedzenia. Oj, z tego już mamy tą. Ja nie chcę jeść, tylko chcę coś zebrać. Super. O to chodzi. Z tego co słyszałem, powinienem móc. Ja mogę tym rzucać pewnie, no dokładnie. Tu jest wejście do jaskini. O, te są niedobre. Rozwalam od razu. Kolejny jeleń, ile mam? Miałem 3 mięsa, nie? Ta, to nie potrzebuję. Raw mięso. Raw mięso wręcz. Okej, są jakieś. Pakiet MR, okej, fajnie. Leki. Alkohol, o, alkohol jest super do tych. Lina jest potrzebna mi do. Jak mnie tak straszy. Proszę, czemu ty musisz być tak ubrany w taki ciemny strój, że jak wychodzi, to myślę, że to jest jakiś ten. Jakiś mutant już. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy tam chcę wchodzić bez żadnego zapisu gry. Wiecie co, może zapiszemy sobie gry, czekajcie. Nie, wróć. Tam pokazywało tak. Bierzesz folię. Mamy plandekę, jest plandeka. Okej. Okay. Bajesz plandekę, super. O, widzę, że to nawet trochę laguje to plandeka. Co to jest? Łuk własnej roboty, narzędzie do naprawy, nie. Bierę patyk. A patyk bierzesz tu. O kurczę, jaka fizyka tutaj. Co to się. O, już mogę, już działa. Jak, czy ja to teraz w ogóle mogę sobie zniszczyć? Dobra, to takie wystarczy tak naprawdę. Niech to sobie po prostu żyje, żeby miał zapis gry, tak? Super. Bierzemy sobie naszą dzidę. I jedziemy na wyprawę.
To po lewej to chyba może moja siła jest. Jeżeli mam zdrowie i jedno jedzenie i wszystko na maksa, to może lepiej zadziała. Okej, okay, zobacz szkielety. Szmatki, jakieś zegarki tu są. Więcej szmatek. Kolejne jakieś mięso. O, to nie, to nie chcę świecić. Tego mięsa teraz będę miał za dużo. No, ono się zacznie psuć szybko. Wiecie co? Zobaczmy tak. Czy ja tam coś takiego, co się na... Coś, co się... nadaje na... No, jak to się nazywa? O! To! To. Zanim to jeszcze zrobimy, to najważniejsza rzecz, żeby mięso się nie psuło, żeby nam się nie marnowało jedzenie. Zbudujemy sobie szybko suszarkę. Bierz mi to. To jest pyk, o. Na razie się rozłożymy tutaj. Super. Oczywiście to. Co to jest? To mięso, oczywiście. No. I tym oto sposobem w pełni zminimalizujemy psucie się jedzenia. To jest moim zdaniem bardzo ważny moment po prostu, żeby to zrobić na samym początku gry. Żeby później po prostu nie być stratnym jedzenia. Ale zapalniczka. Fajna zapalniczka taka. Ja nie wiem, czy do tej jaskini powinienem pójść. Była na początku gry, więc... Mam nadzieję, że poziom trudności tej jaskini jest jakiś przystosowany do tego. Na razie to wydaje się spokojnie. Czy tu czegoś nie ma ciekawego? O, spokojnie. Zapomnijcie, co mówiłem. Łodźcie, chwyca, jak ja tu mam teraz wrócić? Kości mamy. Flara się może akurat przydać, to... To przyznaję, to flara sobie rzucimy w sumie. Powiedzmy, że to... Flara się najpierw odpala, tak... Generalnie. Tak to działa. Okej, to są chyba podstawowe takie. Dobra, jak się robi łuk? Pancerz z kości mogę zrobić. Nie. Zbroja liściowa? Nie. Łuk własnej roboty. Taśma klejąca. Dwa patyki. Ty to, że ja tych patyków mam? Nie. Wraz. Wróć. Taśma. Dwa patyki. Skąd mam tyle tych patyków? Że zrobiłem dopiero coś. I lina, gdzie jest lina? Ile mam lin? Po jedną, to słabo trochę, ale... Łuk jest akurat bardzo ważną rzeczą. I tak ja teraz do niej strzelę mam zrobić? Nie rozumiem, że potrzebuję tych. Dobra, może po prostu... Zrobimy ich na inteligencję, tak? Będziemy się stali tutaj? O właśnie, widzicie? Oni są głupi. No podejdź. Jestem takim królem góry tutaj normalnie. Oj, to teraz... Moje królestwo się stało troszeczkę ograniczone. No, prawże. Dobra. Czemu ich jest tak dużo? Czemu jest 5? 6 nawet. Czemu ta dzida wydaje mi się, że nie bije nic? Chyba powinienem tam granatę to im rzucić, mi się wydaje. A wiecie co? Zobaczmy, jak się z tego korzysta. Okej. Okay. Rozumiem, że zawleczkę. Czekaj, co? Jakoś trafiłem z tego granata?
Ty, nie rozumiem, co się teraz stało. Wiem tylko tyle, że mam bardzo mało HP. Leki se wezmę. Aż leki chyba powinnam zostawić na sam koniec. Nie, ja nic nie wie tym dzidą. Ale zupełnie bezużyteczna. Znaczy nie że bezużyteczna, ale... Ale mało bije. Dawaj tego chociaż dobij, dobra, jest dobity. Okej, okay, jeden z głowy. Zdaje się, ten granat w ogóle coś zrobił. Bo ja nie widziałem, gdzie on wybuchł. Dobra. Pyk. Teraz ciebie. Każdy dostanie po troszku, nie martw się. I jeszcze ciebie. Wracaj tu. O, energia mi się skończyła, to jednak ja se wrócę. Dobra, odpocznij se. To jest chyba siła, to się ładuje na czerwono. Tak mi się wydaje. Wracaj no. Pyk. Ale on żyje długo, co jest? Dobra, padł. Jest. Cześć, co? Ja mogę chłopa oskurować, co? How is that work? Czy działa to taki sam system, że mogę odcinać im ręce czy coś? Ewidentnie. Albo nie? No nie, czekajcie, czemu tak nie działa? Halo? Nie robi tego, co bym chciał, żeby robiło. Okej. Okay. Trochę pancerza. Tego też. Nie, nie wiem, co ja właściwie robię, nie? Okej. Okay. Czy ja coś im odcinam, czy nie? Ja nie wiem, czy mogę od nich odzyskać normalnie nogi, ręce i tak dalej. Ja mam nadzieję, że w tej części tego nie urzecznili, jakby. Też nie wiem, może tak być. Że to byłoby dziwne. No, mam ten pancerz, gdzie on jest? Pewnie tutaj, nie? Fuj. Ale pancerz to pancerz, tak? Lepsze to niż latanie... Bez niczego. No to ja mówię, nie wiem, ja atakuję tego zwłoki, nie wiem, czy to mi coś da. Weźmy może to. No to tym bardziej, coś jeszcze więcej dało, no nie, dobra. Ale okej, udało nam się wyeliminować ich wszystkich. Ostatecznie chyba wydaje mi się, że ten granat był kompletnie nietrafiony i chyba nawet sam sobie nim zadałem obrażenia. A wiecie, to jest jakiś robotnik normalnie. O, nie. Co to jest? O kurde, już się dzieją jakieś ciekawe rzeczy. A te robotnicy też tutaj za bardzo nie mieli, ale byli tu normalni ludzie, czyli no już od samego początku mamy takie, widzicie, ogląd trochę na to, co w pierwszej części było tylko domysłami. Co to jest? Jaki dźwięk, jak zdobyliśmy ten krucyfiks. Tkaniny są ważne. Czy to ja dostanę circuit boarda za to? Dostanę. Płytkę drukowaną. Nie ma znaka, że trzeba wysadzić granatem, więc ja nawet tego granata nie próbuję rzucać. Bo tylko bym go zmarnował, został mi tylko jeden. Bo pierwszego nie trafiłem. Patrzcie to. Co to jest? To jest to, co by mieli znaleźć. Widzicie? To jest jakiś... Że to jest po prostu jakiś surowiec. Może oni wydobywali coś i tyle. Albo... O kurde. Nie podoba mi się to. Jest ciemno w tej grze, ale jest... To zrobione w taki dobry sposób. Czym ty jesteś?
my god. Co to jest? To jest zablokowane? Daj nam bombę zegarową, wiecie? Ja się tego boję. Daj nam bombę zegarową, gdzie ona jest? Dajcie mi tą bombę zegarową, proszę was. Gro, on mnie zaraz zabije, jestem pewny. Gdzie jest ta bomba zegarowa? Halo? Tu jest. Okej. Padł na strzała. Cześć, co? Co ty teraz robisz? Nie jedz tego. Na jakąś nogę chyba. Albo coś. Ale mam nóżki, tak? W końcu. Są, jest nóżka. I rączka jest. Czyli jednak można normalnie, tylko najwyraźniej po prostu tamci się do tego nie kwalifikowali chyba. Ale mam pancerz chyba jakiś, czekajcie. Nie tutaj. Okej. Ja nie wiem gdzie ja idę, nie? Wiecie. To jest moje pierwsze podejście do gry, już jestem w jakiejś jaskini, jakimś w ogóle dziwnym miejscu. O kurde, dobra, ja stąd idę. Wiecie co, nie chcę ryzykować tego, co tu osiągnęliśmy. Co najmniej zapisać grę. Tak, kurde ty, on nie się dalej mnie goni. Dobra. Idę stąd. Idę stąd. Mam nadzieję, że oni się nie respią, że jak tu wrócę później kiedyś w jaskini, to nagle się nie okaże, że znowu tutaj będę musiał z nimi walczyć w tym miejscu. A wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ta gra tak nie działa. Przy okazji, czemu Kelvin za mnie nie chodzi do takiej jaskini? Czemu ja muszę sam? Czuję się wykorzystany przez głucho nie mam osobę, trzeba się. No. Przez Kelvina, Kelvin. Pewnie tam spokojnie se siedzi, odpręża się. Popija sobie tą wódkę, którą znaleźliśmy. A ja muszę bardziej po jakichś jaskiniach. Zbierać mięso. Akurat to mięso jest przydatne. Dobra, jest. Nareszcie. Teraz już na pewno nic mnie nie zabije. I potrzebuję wody. Kelvin! A, tego się nie przestraszyłem. Nie myślcie sobie. Dobra. No nie, nogę to ja nie chcę. Ja nie wiem, czy to chcę coś z tym zrobić w ogóle. Mięso. Jest i Kelvin, dobra. Czy ja mogę tą nogę użyć do craftingu? Nie, nie jedz tego. Nie mogę. To już wiem. Po co mi to jest? Nie mam pojęcia. Oczywiście zapisujemy grę od razu. Zapisane, super. Kelvin. Ja mam dla ciebie bojowe zadanie. Zdobądź balę. I upuść tutaj. Rozumiesz? Super. Coś czuję, że zaraz nie będziemy mieć tego miejsca. Oj!
się boję, że mi to zrzuci na ten dom. Dobra, w dobrą stronę wywalił to. O kurde, tak to fajnie wygląda. Halo? Gdzie on pobiegł? Cześć, co? On ma trzy nogi, trzy ręce, co? Jest. Ty, o co tu chodzi? Co tu się dzieje na tej wyspie? Oh my god. Już mi się podoba ta gra, naprawdę. Już czuję, że jest... Że będzie fenomenalna. A ja w tym momencie się zaraz zgubię. Więc idę tutaj spać. Odwalsto, czy ja mogę? O, widzicie. A ja nie chciałem tego w sumie. Już, o, już mnie wystraszył. Wystraszyliśmy Kelvin, dobra. Idziemy spać. Super, udało się, żyjemy. Ja zapisuję grę. Sarna właśnie przesunęła kłodę. Dobra. Czy ja to mogę zciąć? Oj, potrzebuję pić. Pić. A tu jest sadzawka, więc jest git. Pewnie woda brudna, ale... Wiecie. No jeszcze. Nie taka brudna ta woda. Nasza postać w poprzedniej części to w ogóle ją wyginało po tym, jak... Spróba... Serio? Zostałem tą kłodą. Jak ona się odbiła? Co ty ścinasz w ogóle, Kelvin? A nie, on nie ścina, on poszedł po bale. Okej, bo kazałem mu bale zbierać. Dobra. Ale tak. Na ten odcinek to było na tyle. Jak wam się podobał, dajcie łapę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnych odcinkach. To 100% pewne, że będą kolejne odcinki. No i cześć.